Tomasz Wróblewski, 0db.pl. Co tydzień znajdziesz tu nowe testy, porady oraz prezentacje z zakresu produkcji muzycznej i pro audio, a także dekonstrukcje znanych utworów. Dzisiaj dekonstruujemy piosenkę z największej płyty pop wszechczasów, jaką jest i chyba na zawsze pozostanie Thriller Michaela Jacksona. Dekonstrukcję tę dedykuję moim dzieciom, Oli i Danielowi. Daniel, który podówczas był hardkorowym wręcz fanem króla popu, niestety nie doczekał się koncertu swojego idola w Polsce, choć miał już bilet na ten występ. Wiadomość o śmierci Michaela była dla niego, dla nas, wielkim ciosem i wciąż pamiętam ten dramatyczny w naszej rodzinie czerwcowy dzień 2009 roku. Pozostała nam jednak muzyka Jacksona, z której do dekonstrukcji wybrałem utwór Beat It. To była już szósta solowa płyta Michaela Jacksona, którą nagrał mając zaledwie 24 lata i wciąż jeszcze należąc do rodzinnej grupy The Jacksons 5, a potem The Jacksons, z którą do tego czasu nagrał kilkanaście albumów. Mówimy zatem o artyście mającym za sobą nieprawdopodobny dorobek w każdej możliwej płaszczyźnie, ugruntowaną pozycję i potężne doświadczenie. Michael chciał, aby jego szósta płyta zawierała, jak to sam określił, same killery, aby każda piosenka była przebojem. Postanowił też zmienić stylistykę z R&B, soul i funky na bardziej popową, disco, a nawet momentami rockową. I miał na realizację swoich planów wszystko to, czego potrzebował. Budżet w wysokości 750 tysięcy ówczesnych dolarów, dzisiaj byłyby to blisko 2 miliony, chyba najlepszego producenta na planecie Ziemia, jakim był Quincy Jones, najlepsze studio, czyli Westlake Recording, bezkompromisowego i doświadczonego realizatora, którym był Bruce Swedien, i muzyków, jakich chciał. W wypadku utworu Beat It byli to członkowie Toto, Jeff Porcaro oraz Steve Lukather, grający partię solową Eddie Van Halen, a na pierwszej piosence na płycie towarzyszył mu Paul McCartney. Gdy chce się zrewolucjonizować przemysł muzyczny i zostać królem muzyki pop, to wybiera się właśnie taki skład. Michael, który od dziecka przebywał wyłącznie w studiach nagrań, autobusach, na salach koncertowych i w hotelach, zaczynał też dostrzegać swoją samotność i brak normalnego życia. I to znalazło swoje odbicie w piosenkach, które stały się mroczniejsze, a niekiedy dramatyczne w swoim wyrazie. I tak właśnie jest w Beat It, gdzie mowa jest o ulicznych walkach gangów, gdy dla udowodnienia, że jest się macho, niektórzy nie wahają się przed niczym. Quincy Jones poznał się z Michaelem Jacksonem w 1978 roku, kiedy to aranżował piosenki do filmu Czarnoksiężnik z Krainy Oz, w którym Jackson zagrał Stracha na wróble. Rok później stworzyli wspólnie płytę Jacksona Off the Wall, która ogółem sprzedała się w liczbie 20 milionów kopii. Michael, który w 1979 roku skończył 21 lat i mógł już zerwać wszystkie więzy prawne ze swoim ojcem, zatrudnił nowego menadżera i rozpoczął niezależną karierę, dążąc do tego, aby stać się najbardziej znaną i najlepiej zarabiającą gwiazdą muzyki. Uważał, że płyta Off the Wall nie spełniła jego oczekiwań i mogłaby być lepsza, a w dodatku rozsierdził go fakt, że magazyn Rolling Stone odmówił publikacji artykułu z nim na okładce. Tutaj w tle były kwestie rasowe. Powiedział wtedy, że przyjdzie taki dzień, że to oni będą go prosić o wywiad, a wtedy może się zgodzić, a może nie. W takim klimacie powstało blisko 30 piosenek, z których ostatecznie 9 znalazło się na płycie Thriller, w tym 4 skomponowane przez Jacksona. Wśród nich były Beat It oraz Billie Jean. Michael tworzył, używając dyktafonu i nagrywając na nim swoje pomysły. Przekazywał je następnie akompaniującym mu muzykom, po prostu śpiewając. Nagrania utworów na płytę zaczęły się w kwietniu 1982 roku, a skończyły w listopadzie. Co ciekawe, zarówno Quincy, jak i Michael nie byli do końca zadowoleni z rezultatów i 3 ostatnie miesiące spędzili pracując nad ostatecznym miksem.
Realizujący tę płytę Bruce Swedien miał wyjątkowe podejście do kwestii nagrań. Skupiał się na technikach mikrofonowych, wychodząc z założenia, że ostateczny dźwięk brzmi tak dobrze, jak dobrze został nagrany. Często używał technik stereo w przypadku każdego instrumentu osobno. Bardzo intensywnie separował stopę, werbel i pozostałe instrumenty zestawu perkusyjnego względem siebie oraz innych instrumentów w studiu. W tym celu kazał wybudować specjalną platformę, na której ustawiono bębny i na której także śpiewał Michael. Działo się tak, ponieważ Jackson podczas śpiewania tańczył, poklaskiwał, tupał i wykonywał mnóstwo ekspresyjnych ruchów. Stąd też wybór mikrofonu Shure SM7 do wokalu, który z uwagi na swoją charakterystykę kierunkową i niską czułość pozwalał utrzymać te wszystkie niewokalne odgłosy w tle. Jest jeszcze jedna rzecz, która znacząco wpłynęła na brzmienie tej płyty. Swedien nigdy nie dokonywał zgrań pomiędzy ścieżkami na taśmie. Chciał aż do etapu miksu zachować nagrania w tak zwanej pierwszej generacji. Częste przewijanie oraz kolejne nagrania na taśmie z już zapisanymi śladami wpływają bowiem na pogorszenie się jakości, zwłaszcza w kontekście dźwięków transientowych, w tym perkusyjnych. Dlatego też Swedien korzystał z dwóch wielośladów 24-ścieżkowych, które pracowały we wzajemnej synchronizacji kodem SMPT i dokonywał ostatecznego zgrania z taśm pierwszej generacji. Cały ten misterny plan runął w momencie, gdy Eddie Van Halen, który miał zagrać solówkę w Beat It, zażyczył sobie, że nagra ją w swoim studiu i to nie do tego fragmentu, który mu wcześniej proponowano, gdzie na całej długości grany jest akord Esmol, ale do zwrotki, w której akordy się zmieniają. Na potrzeby tego nagrania wycięto fragment taśmy pierwszej generacji i nagrano na niej solówkę, którą potem dostarczono z powrotem do studia. I wtedy okazało się, że po takim wycięciu i ponownym wklejeniu rozsypał się kod SMPT i ścieżki nagrane na taśmach pierwszej generacji straciły synchronizację. To były czasy jeszcze przed pojawieniem się MIDI, zatem aby nie trzeba było ponownie nagrywać wokalu Jacksona, zaistniała konieczność ponownego nagrania wszystkich partii gitarowych, perkusyjnych i klawiszowych, w dodatku tak, aby zachować pełną synchronizację z częścią od początku aż do końca solówki Van Halena. I tutaj członkowie Toto, czyli grający wszystkie gitary i bas Steve Lukather oraz perkusista Jeff Porcaro, wykazali się absolutnym profesjonalizmem. Ten ostatni nagrał ścieżkę klikową uderzeniami pałek wyłącznie do tego, co było słychać z mikrofonu Jacksona. I na tej bazie zarejestrowano instrumenty od solówki do końca. Wszystko po to, aby zachować taśmy pierwszej generacji w całym nagraniu. Utwór otwierają intrygujące, natychmiast rozpoznawalne dźwięki. Dociekliwi szybko zorientowali się, że są one takie same jak te pochodzące z płyty demonstracyjnej The Incredible Sound of Synclavier 2, wydanej na niebieskim winylu przez New England Digital, firmę produkującą potwornie drogi, rewolucyjny na owe czasy cyfrowy system Synclavier. Kłopot jednak polegał na tym, że owa płyta ukazała się ponad rok przed wydaniem albumu Thriller. Poza tym same dźwięki i ich rytmika były dokładnie takie same i naprawdę trudno było mówić o przypadku. Sprawa zrobiła się kłopotliwa w kontekście tantiem i ogólnie czegoś, co można nazwać zapożyczeniem.
Nie mam zamiaru wnikać w szczegóły tej mocno zagmatwanej sprawy, ale obecnie obowiązująca wersja jest taka, że te dźwięki były jedynie inspiracją do ich odtworzenia przez zespół producencki Thrillera i jeśli się dobrze wsłuchać, to między tym, co pokazało się na płycie New England Digital, a tym, co słyszymy w Beat It, jest spora różnica. Niemniej finał jest taki, że wszyscy dostali swoje pieniądze, są zadowoleni, a preset z tym brzmieniem, dostępny we współczesnej wersji syntezatora Synclavier, wydanej przez firmę Arturia, brzmi tak. Potwierdzając wersję oficjalną. A że tych kilku użytkowników oryginalnego Synclaviera oraz osób posiadających płytę demo może mieć inne zdanie, to już ich problem. W każdym razie sporo się nasiedziałem, żeby wyjść z tego presetu i uzyskać to brzmienie. Synclavier to bardzo skomplikowany instrument, bazujący m.in. na wielowarstwowych samplach i syntezie FM, więc pracy było sporo. W dodatku wyczytałem też gdzieś, że pomaga dodanie kolejnej warstwy z instrumentu emulator, grającego dźwięk przypominający timpani. I w sumie wyszło mi coś takiego. Owe dźwięki pojawiają się też w dalszej części utworu, tuż przed solówką. Partia perkusji opiera się na dźwięku stopy z maszyny perkusyjnej Lindrum oraz rytmie granym na bębnach przez Jeffa Porcaro. W całym utworze słychać nie zawsze idealne w punkt uderzenia stopy akustycznej i pochodzącej z automatu, ale to tylko przydaje kompozycji smaczku. Tu użyłem próbki stopy oraz werbla z doskonałego, bezpłatnego pakietu Autotafe Mega Drum Machine Collection. Są też sample bębnów akustycznych z Addictive Drums 2, dla których starałem się ustawić takie brzmienie jak w oryginale, pamiętając przy tym, że werbel był nagrywany stereofonicznie. W tym kontekście sporym wyzwaniem było odtworzenie ścieżki mikrofonów nadgłownych, czyli overhead. U mnie jest to kombinacja sampli z oryginału, własnych próbek oraz dźwięków z Addictive Drums. Jak zawsze, tylko połączenie dźwięku bezpośredniego z bębnów z dźwiękiem z otoczenia, czyli tu overhead, daje kompletne brzmienie perkusji. Rzecz cała jest bardzo prosta w kontekście rytmu, ale ponieważ pojawiają się tu dwie stopy, trzy rodzaje uderzeń werbla, werbel wraz z kotłem oraz bardzo naturalnie zagrane blachy, perkusja zachowuje puls i żywy charakter, świetnie komponując się z basem i głównym riffem. Bas został nagrany przez Steve'a Lukatera. Najniższy dźwięk głównego riffu to S, a nie E, dlatego aby zachować mocne osadzenie w dole, należało przestroić wszystkie gitary o pół tonu w dół. To dało m.in. owo potężne tąpnięcie. Riff zaczyna się ósemkowym wyprzedzeniem podkreślonym przez wszystkie instrumenty, co mocno pcha rytm do przodu i nadaje mu dynamiczny charakter. Bas nagrałem używając mojego Piveya T20, który ma dokładnie tyle samo lat, co płyta Thriller, ze strunami tłumionymi przy mostku. Tu schodzimy z częstotliwością do 30 Hz, więc prawidłowe odtworzenie tej partii jest sporym wyzwaniem dla systemu odsłuchowego.
bas oraz wszystkie gitary, za wyjątkiem solówki, zagrał Steve Lukather, który chętnie opowiada o nagrywaniu tej płyty i tu podziękowania dla Gładkiego za wskazanie mi kierunku poszukiwań. Ponoć gdy odebrał telefon, mówię o Lukatherze, nie o Gładkim, w którym usłyszał głos Hi, this is Michael, to nie przebierając w słowach odłożył słuchawkę, podejrzewając głupi żart. Dopiero potem, gdy zadzwonili ludzie od Quincy'ego i powiedzieli mu, że Jackson nie może się z nim skontaktować, natychmiast oddzwonił z przeprosinami. Na co Michael odpowiedział, że to nic takiego, bo często mu się to zdarza. Gdy zaszczycony tą propozycją, a także perspektywą spotkania z samym Paulem McCartneyem przy okazji nagrywania The Girl Is Mine, wjechał do studia ze ścianą wzmacniaczy i ciężarówką sprzętu, a następnie zaczął grać swoje partie, Quincy grzecznie powiedział mu, że brzmienie jest wprawdzie rockowe, ale piosenka popowa i lepiej by było, żeby użył artylerii nieco mniejszego kalibru. Skończyło się zatem na małym combo Fendera i kilku efektach, w tym głównie chorusie i kompresorze. Wszystkie partie Lukathera zagrałem używając gitar Telecaster i Stratocaster podłączonych liniowo do interfejsu Universal Audio, w niektórych wypadkach korzystając z pośrednictwa efektu Pro-Co-Rat. W oryginale są one zagrane przerażająco precyzyjnie i momentami nawet nie słychać, że składają się z kilku ujęć. Tu mamy Stratocastera, kostkę Rat, emulację wzmacniacza Fender Tweed oraz sprężynowego pogłosu. W tej partii jest Telecaster, wtyczka Waves CLA Guitars, emulacja Fendera i jego sprężynowego pogłosu oraz chorusa MXR. Kolejna partia to riffy ze Stratocastera, tutaj dodatkowo wsparte partią gitary Samick z mocno odstrojoną w dół struną E, przez co zaczyna brzmieć prawie jak bas. Jak można podejrzewać, niemal cała aranżacja Beat It oparta jest tu na gitarze. A tu następna partia. Oczywiście Stratocaster z chorusem i lekkim drive'em, któremu towarzyszy synklawier ze zmodyfikowanym przeze mnie brzmieniem klaw. Idźmy dalej. Oktawowe przecinaki z czystym brzmieniem Stratocastera i mocno ustawioną kompresją. W części poprzedzającej solówkę, w której początkowo owa solówka miała się znaleźć, znów mamy nisko strojone gitary z nasyceniem w emulacji wzmacniacza Fender Tweed, pogłosem sprężynowym, bardzo istotnym dla klimatu tego utworu, oraz lekkim chorusem. Tutaj też zaczyna grać partia gitarowego tremolo, u mnie na przestrojonej w dół strunie E z gitary Samick, której towarzyszą odpowiednio brzmiące dźwięki z syntezatora Roland Juno, tutaj w wersji firmy Tal. Ta sama partia gra niemal niesłyszalnie w tle od początku solówki do końca utworu, dzięki czemu cała aranżacja nabiera sonicznej masy, podprogowo budując nastrój grozy. To bardzo interesujący zabieg, ale nie jedyny z całego wachlarza studyjnych sztuczek zastosowanych w tym utworze. Pod tym względem to prawdziwy majstersztyk. Już zapewne zorientowaliście się, że jest tu zdecydowanie więcej detali, niż można się było tego spodziewać.
Dekonstruując ten utwór i analizując go, sam byłem zdziwiony, jak wiele pojawia się tu różnych zabiegów aranżacyjnych i detali, które nadają mu niepowtarzalny klimat. Zacznijmy od tego. Główny riff grany jest nie tylko przez dwie inaczej brzmiące i rozstawione w panoramie gitary oraz bas, ale też przez praktycznie niesłyszalny syntezator Minimoog z brzmieniem w stylistyce funky. Gdy go wyłączymy, czegoś w tym riffie zaczyna brakować. Aby utrzymać spójność energetyczną całości, poszczególne części aranżacji wzajemnie się uzupełniają, gdy wchodzi ten wyjątkowo energetyczny i bardzo charakterystyczny riff, pojawia się on wówczas w jednym kanale, a partia główna cichnie i przenosi się do kanału drugiego. Podobnie dzieje się, kiedy w refrenie pojawiają się gitarowe przecinaki. Główny riff schodzi wówczas na dalszy plan, zaś akordy są wskazywane jasno brzmiącą partią syntezatora. W tym wypadku jest to Jupiter. Mamy też wyraźne wycofanie przesterowanych akordów w tych miejscach, gdzie wchodzi owa plumkająca gitara wsparta brzmieniem typu klaw. Wszystko po to, aby cały czas zachować równowagę energii, jednocześnie eksponując te elementy, które w danym momencie są ważniejsze. To pozwoliło uzyskać efekt ciągłości aranżacyjnej i jednoczesnej płynnej zmiany jej struktury. Ponadto przesuwanie instrumentów w panoramie, wcale nie subtelne, ale wręcz skrajne, służy tu do zachowania miejsca na wokal. No i żelazna konsekwencja w prowadzeniu tych wszystkich partii w taki sposób, aby nawet na chwilę nie zanudzić słuchacza i ciągle ekscytować go różnymi ciekawostkami. Kolejny przykład. Syntetyczny akordeon w zwrotce, którego zadaniem jest zbudowanie drugiego głosu dla wokalu. Tu także zaprogramowałem go w wirtualnym Juno. Dlaczego w nim? Bo Rolandy z tej serii mają ciekawą funkcję wprowadzania LFO z opóźnieniem. Początek dźwięku pozostaje niezmieniony, a zaczyna falować dopiero jego wybrzmiewanie. Ten sam efekt wykorzystałem też przy programowaniu brzmienia elektrycznego pianina w wirtualnym Jupiterze. Gdzieś w tle słychać też brzmienia chórów. Wiedząc, że podczas sesji Thriller używano samplera Emulator, szybko doszedłem do wniosku, że te barwy to nic innego jak preset Voices.
Jak widać od strony syntezy, utwór Beat It prezentuje się nie mniej ciekawie niż partie gitary. Ale to jeszcze nie wszystko, bo rodzynki pojawiają się też wśród dodatków. Na samym początku jest to. Czyli jedno z brzmień synklawiera. Potem jest kilka dźwięków kabasy przed wejściem do głównego rytmu. We wprowadzeniu do refrenu przed solówką pojawia się taki oto kwiatek. A potem to słynne stukanie, będące ponoć odgłosem sąsiada pukającego w drzwi studia Van Halena, nagrywającego solówkę, a w rzeczywistości nagranymi uderzeniami Jacksona w pudło transportowe dużego bębna. Tutaj nagrałem je, stukając w różne przedmioty, głównie w pudło gitary akustycznej. I wreszcie różne dźwięki gitary. Pocieranie kostką i odgłos palców przesuwających się po strunach. Tu także nagrane przeze mnie z wykorzystaniem wspomnianej gitary z lekkim pogłosem dla nadania klimatu. A potem wchodzi partia solowa, przy której zamilknę, bo nie odważyłem się jej nagrać samemu. Po części dlatego, że miałbym z nią kłopoty, ale głównie z tego względu, że nie mam gitary, w której mógłbym aż tak mocno odstrajać dźwięk. W mojej sesji użyłem zatem oryginalnej ścieżki Van Halena, który czyni swoje cuda. Nie powinno nikogo dziwić, że w 1984 roku piosenka ta otrzymała nagrodę Grammy w kategoriach utwór roku oraz najlepsze męskie wykonania wokalne. Single Beat It sprzedał się w 11 milionach egzemplarzy. Oddzielną sprawą był teledysk do tego utworu, który znacząco pomógł w jego popularyzacji. Ponieważ wytwórnia nie chciała go finansować, Jackson z własnej kieszeni zapłacił 150 tysięcy dolarów za jego produkcję. W nagraniu wzięło udział 80 członków prawdziwych gangów z Los Angeles, Crips i Bloods. Wprawdzie nie tańczyli, bo robili to zawodowcy, ale stanowili groźnie wyglądające tło. Bar, w którym zaczyna się akcja teledysku, naprawdę istniał i 13 lat wcześniej nazywał się Hard Rock Cafe, która to nazwa w 1971 roku zainspirowała twórców sieci restauracji noszącej ją obecnie. Ten utwór to najlepszy dowód na to, że inteligentnie używając prostych środków wyrazu, wzbogacając je umiejętnościami i pasją wykonawców, a także najwyższą jakością i dbałością o ścieżki źródłowe, można stworzyć arcydzieło. Oczywiście bez wokalu Michaela to już nie to samo, ale i tak jest tu mnóstwo materiału do studiowania i wsłuchiwania się w detale. Cała sesja, jak zawsze, odtworzona od początku do końca, znajduje się tutaj. A ja zachęcam do subskrypcji, aktywacji powiadomień i komentowania. Dziękuję za obejrzenie i trzymajcie się zera decybeli. PL